Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Ostatnio na pasiece nie robiłem nic tak w sumie ciekawego. Tematem numer jeden jest dalej podkarmianie pszczół. Oczywiście wielkimi krokami zbliża się okres zakarmiania zimowego. Więc dzisiaj specjalnie dla Was otworzę jedną z rodzin, aby sprawdzić, jak to wygląda w tej chwili. Więc tutaj sprawdzimy właśnie tą w średniej sile rodzinkę, jak to wygląda, jak pszczoły odłożyły pokarm. W tej chwili może być to nieco mylące, ponieważ ja pokarm poddawałem tutaj chyba 2 dni temu do tej rodziny i w związku z tym pszczoły mogą wydawać się jeszcze zalane. Natomiast ja przypominam, ja karmię syropem 1:1 i pszczoły to dosyć szybko redukują. Natomiast tutaj jest taka rodzina, która dosyć mocno mimo wszystko się zalewa i też chciałbym Wam pokazać właśnie, jak to może wyglądać. Więc tak, węza jest w węzie, że tak powiem, ten syrop, który podawałem. Jest to oczywiście znak, że pszczołom tego pokarmu już wystarczy. Jeżeli pszczoły zalewają już tylko co świeżo odbudowaną węzę, jest to dla nas znak, że tego pokarmu jak na razie wystarczy. I tak jak mówię, no myślę, z moich doświadczeń z poprzednich lat, w tej chwili u mnie już podkarmić nie trzeba. Pszczoły w tej chwili mogą się rozwijać i dopiero dostaną pokarm już na zimę. Tutaj no gdzieś 10% na dole jeszcze jest pustych komórek. Natomiast tak, to jest wszystko zalane. Pszczoły muszą ten pokarm zredukować, więc tak naprawdę zaglądając do tej rodziny 4 dni później, sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. No i sprawdźmy, jak to się zalało. Tak, u góry mały paseczek pokarmu. Tutaj piękny czerw. Oczywiście, słuchajcie, pod czerwiem jest tak jakby ten pokarm. I co się teraz stanie? Tutaj zaczną wygryzać się robotnice, pszczoły z dołu ten pokarm przyniosą na górę i zaczną po prostu budować ten pasek pokarmu, który jest bardzo kluczowy oczywiście zimą. Więc to jest na przykład jeden z plusów takiego regularnego karmienia, tak naprawdę cały lipiec, teraz sierpień. Jest to takie stopniowe zalewanie się pszczół. Dodatkowo musicie sobie zdawać sprawę z tego, że to przerabianie syropu no, eksploatuje pszczoły. Nawet są wyliczenia, które mówią o tym, ile potrzeba robotnic, tak jakby ile robotnic traci życie w wyniku przerobienia, tam załóżmy litra syropu czy coś takiego. Więc im wcześniej tak naprawdę karmimy pszczoły, tym bardziej oszczędzamy tą pszczołę, która będzie później zimowała. Oczywiście każdy robi jak uważa. No tak, tutaj kolejna ramka. Tak to wygląda. Czy tutaj są jakieś larwy? Larw nie widzę. No rameczka oczywiście zaczerwiona od góry do dołu. Jeden z błędów, który popełniamy jako początkujący pszczelarz, to to, że niestety, ale czasami gdzieś tam nie poddawałem tego pokarmu, bo podchodziłem do tego w ten sposób, że jeżeli załóżmy zacznę podawać pokarm pszczołom, one się zaleją, nie będą miały miejsca gdzie czerwić. W tej chwili mam podejście zupełnie inne. Tutaj bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, no niestety mam słaby telefon, którym nagrywam, bo telefon, którego używam, niestety zepsuła się tam kamera i nagrywam pożyczonym telefonem od jakiegoś czasu. Więc słuchajcie, to będzie słabo widoczne. Może mi się to uda pokazać, bo to jest bardzo fajna sprawa, na którą no, powinniście też zwracać uwagę. No niestety nie jestem w stanie złapać tego telefonem, więc Wam powiem, o co chodzi. Jeżeli pszczoły mają wystarczającą ilość pierzgi, jeżeli przynoszą pyłek, jeżeli są oczywiście odpowiednio podkarmiane, to jest bardzo dobry stopień odżywienia larw. I słuchajcie, te larwy tutaj naprawdę są bardzo obficie podlane mleczkiem. Praktycznie całe komórki są wypełnione jego zawartością i to będą pszczoły, tłuściutkie pszczółki, które będą w tej rodzinie zimowały. W tej chwili te jajeczka, larwy, to jest tak naprawdę rdzeń zimującej rodziny. I naprawdę, zwracajcie na to uwagę, jeżeli macie taką sytuację, że załóżmy larwy są słabo podlane mleczkiem, no to trzeba się zastanowić nad swoją gospodarką pasieczną. Może pewne rzeczy poprawić, przemyśleć, zmienić coś. Ponieważ w tej chwili jestem w stanie powiedzieć już bardzo wiele na temat tego, ile te pszczoły będą żyły, czy dobrze przezimują.
Więc jest to bardzo ważne, przede wszystkim leczenie. Musimy zadbać, aby te larwy już nic, że tak powiem, nie pasożytowało na tych larwach. Musimy zadbać, aby były dobrze wykarmione, aby były dobrze dogrzane, tak? Zobaczcie, gniazda są też ściśnione. Oczywiście nie dlatego, że pszczoły o tej porze są słabe, bo są bardzo silne. Tylko, że ja tutaj dużo zabrałem czerwiu, robiłem odkłady. Dlatego te rodzinki są na tylu ramkach, a nie gdzieś tam jak koledzy jeszcze mają, załóżmy na 10 czy na 2 korpusach. Tak, bardzo ładnie to wygląda, dużo jest larw. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony, bo właśnie o to chodzi, żeby było teraz dużo młodych larw, dużo jajeczek. Aby te pszczoły właśnie teraz z pierwszej połowy sierpnia jak najbardziej się rozwijały, w pierwszej połowie sierpnia, aby było tego jak najwięcej. Dużo zimowej pszczoły, zdrowa pszczoła, dobrze odżywiona. Niech teraz te pszczoły, które się oczywiście będą wygryzały na przełomie sierpnia i września, jest ważne, aby jadły dużo pyłku, aby budowały swoje ciało tłuszczowo-białkowe. Ostatnia ramka. Matka szuka miejsca. Zielony opolitek z tego roku. I oczywiście pierzga, która jest tutaj fajnie zalana. Jest to krainka, dlatego też jej siła, słuchajcie, już spada. Natomiast też liczy się jakość właśnie tych pszczół, na co zwracam Wam w tym odcinku uwagę, że liczy się też jakość, nie tylko ilość pszczoły zimowej, bo możecie wychować pszczół bardzo dużo, natomiast musicie dbać o to, aby te pszczoły były odżywione, aby były bardzo żywotne. Bo to jest klucz tak naprawdę powodzenia. A jeszcze Wam mogę powiedzieć, bo właśnie tak pracuję, bo mam od kilku dni tą bluzę i naprawdę jestem zaskoczony, bo jest w niej chłodniej. Jednak ta wentylacja pod pachami czy w kapeluszu coś tam pomaga. Bo na przykład jak teraz powiewa wiaterek, to po prostu czuję, jak przez ten materiał ten wiatr przechodzi. Więc jak ktoś, załóżmy, gdzieś tam pracuje jednak w bluzach pszczelarskich, to myślę, że bardzo fajna bluza z firmy Fabio. Zresztą firma dosyć znana, bo gdzieś tam jednak w internecie są obecni. Więc chyba tej bluzy teraz będę używał. No chyba, że się ubrudzi, no to wtedy wiadomo, sięgnę po tą swoją poprzednią. Natomiast jednak takie małe szczególiki, właśnie jak ta bluza, a jest to jednak bardzo ważne. Więc tak jak jeden z widzów się pytał, jak wyglądała modernizacja mojej pasieki, jak to wszystko przebiegało na przestrzeni lat, to jest to, że tak powiem, temat na osobny odcinek. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, to z czasem zauważa się naprawdę takie drobne niuanse, typu, nie wiem, jakiś mankament w budowie dennicy, tak? I gdzieś tam coś, załóżmy, zaczyna sprawiać problem przy większej pasiece, czy na przykład nawet taka głupia wentylacja w bluzie, gdzie, załóżmy, pracujecie po 8, po 12, a w szczycie sezonu na przykład po 16 godzin dziennie, tak? Tak, załóżmy, się pracuje przy pszczołach gdzieś tam w maju. No i taka głupia wentylacja nawet pod pachami robi ogromną różnicę. Więc tak to, słuchajcie, wygląda w tej chwili. Pasieka ładnie lata. Pogoda już oczywiście się zmienia. Pewnie będzie dzisiaj padało. Natomiast pszczoły wyglądają fajnie. Nie ma żadnych problemów. Są w trakcie leczenia. Dodatkowo żadnej rodzinie nie brakuje pokarmu. Ładnie się rozwijają, więc jestem zadowolony. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.